Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie kosimy z ojcem. Tak jak w poprzednim wspominałem, ja dwa kawałki mam już skończone. To będzie gdzieś 8,5 hektara. I teraz jedziemy na kolejny. Tylko że jeszcze najpierw na obiad po drodze stanę i będziemy się widzieć. Tak, już będę rozkładał posiarkę. To chciałem taki wstęp nagrać, jak przez lasek się przejeżdżam. No i kosimy oczywiście na Kozłowicach trawy z lucerną. Trzeba później jeszcze obejrzeć, jak tam nożyki, czy jeszcze są, czy ich nie ma, czy trzeba obrać, obrócić. Wątpię, na 8,5 hektara, gdzie mi się tam nigdzie nie chyciło, kretowin żadnych nie było, raczej się stępy nie stępiły. Staruj się. No. Ale zobaczy, nie zaszkodzi. Komary. Nie wiem, ale powiem wam, tych robaków to jest masa w trawie. Niby dość zimnawo było ten, tak wilgotnął to tak, ale zimnawo. Kurde, ich się tyle pówna wykluło. Szczególnie tych komarów, nie? Takich no komaropodobnych, o tak bym to ujął. Nie jestem pewien, czy to są komary. Tutaj ta droga jest trochę przewalona, bo nie ma się za bardzo gdzie wyminąć, nie? Tutaj jak się jedzie, no z kosiarkami też idzie cofnąć, nie? A z przyczepą, no, czy z beczką to już trochę kanał, no. Ja w zeszłym roku przy czwartym pokosie, no to tutaj wyjeżdżałem za tego winkla, ale to jechałem na łąkę, to musiałem się cofać i się tutaj schować. Prawie ktoś tam jechał z przyczepą. Dobra, tutaj możemy otworzyć sobie okno, szybę w dach. Dobra, to się widzimy za chwilę. Dobra, dojechałem już na pole. Idziemy rozłożyć kosiarkę i zabieramy się za koszenie. Niestety w dojce jest coś takiego, że jak się go zgasi i się go na nowo odpali, nie? No czy ogólnie jak się go zgasi, no to na przykład ustawienia
prędkości się resetują, nie? I to zawsze za każdym razem trzeba na nowo ustalać prędkość. To jest, no... No nie ma co ukrywać, że jest trochę dość irytujące. Do tyłu teraz trzeba ustawić. Osłona na ten od pasku.
się go zrobić na czas, dlatego i bez radyjka, i bez firmy, i no, bez niczego nie jest zrobione. Gorąco nie ma, to tam to aż tak nie przeszkadza. Czasami jak słońce tylko wyjdzie za chmur, to tak lekko przygrzeje tutaj w kabinie, ale to jest do wytrzymania. Trzeci kawałek, a jeszcze tamten cały kompleks jest do koszenia i 5 hektarów tam samej lucerny.
sprawdziłem i blande jeszcze są. Dość ostre, te niezjechane jeszcze. No myślę, że może i całe Kozowice na jednej stronie się spokojnie okosi. Kozowice, później Biadacz. Później raczej bym musiał już pojechać się zatankować, bo powiem wam, no może i 4 cylindry, nie? Ale paliwo to lubi sobie pociągnąć. Mam jeden taki zaznajomiony gospodarz od szefa. Też ma właśnie taki ciągnik, tylko że Lamborghini i na mechanicznej skrzyni. No i też ma Fenda 312. To są podobne lata produkcji, nie? Tych ciągników. I mówi, że ten w przeciwieństwie do Lamborghini to kurde z palaniem wychodzi. Kurde, no nie umiem znaleźć trasowa. Spalanie wychodzi dużo taniej, o, najpierw to ujął, niż Lamborghini. Bo on teraz mi pokazuje 18, no 19 litrów na godzinę. 18 tak w górce, no. Ale tam na przykład pod górkę, jak podjeżdżałem, no to pokazywało nawet i 22.
jak dam na wolny spływ, to nic z tego. No nic, nie wiem, jakby to trzeba było wykombinować. Ja skoro nie chcę współpracować, to nie. Dobra, no ja będę kończył tego vloga. Może później coś jeszcze dogram. Zobaczy, może jak zajdę tam na ten lucernę, to coś dogram, albo jak na biedaczu będę prosił, no się obejrzy. W każdym razie na tą chwilę żegnam Was i do zobaczenia w kolejnym vlogu.